Moi drodzy, z racji, że w wytwórni basu w samochodzie jest problem z zasilaniem, chodzi o ten jeden krótki kabelek, który tam sobie został jeszcze z poprzedniej instalacji. Mam tutaj pół metra odcinka 35 mm kwadrat i wykorzystam go dzisiaj do podłączenia tego, do zastąpienia tego odcinka właśnie, gdzie mam go za cienkiego. Pół metra w zupełności wystarczy, żeby mi się wpiąć, żeby udało mi się wpiąć w oprawę bezpieczników, która tam jest, a która to też zostanie zastąpiona inną oprawą bezpiecznika. Będzie to oprawa bezpiecznika ANL. Którą możecie kupić też w wytwórni basu. Jest to oprawa bardzo tania, ale zapewnia Was, że konstrukcja jest bardzo fajna, solidna, na grubej płytce. Nie ma tutaj żadnego ryzyka, że coś się stanie. Także bardzo, bardzo polecam. No i zobaczmy, jak wygląda w tym momencie taka oprawa. Jest to takie cudo z pokrywą. Na stronie internetowej sklepu wytwórniabasu.pl możecie sobie śmiało zobaczyć zdjęcia tego produktu, zapoznać się, zobaczyć jak to wygląda. Ja postaram się to otworzyć. Przewód 35 mm kwadrat śmiało powinien tutaj się zmieścić. Oprawa posiada takie tulejki wewnątrz. Umożliwia to zastosowanie cieńszych przewodów, a po wyjęciu tych tulejek także i do 50 mm kwadrat średnicy przewodu śmiało tutaj powinno się zmieścić. Ja sobie odizoluję tutaj jedną stronę przewodu po to, żeby mógł założyć konektor oczkowy. Konektory oczkowe też dostaniecie w wytwórni basu. Są to grube konektory miedziane, żadna podróba, żadne aluminium, jest to typowa miedź. Bardzo polecam Wam te konektory, one są grube, tutaj przynajmniej są 2 mm. Jeżeli chodzi o grubość tej płaszczyzny. Do zaciśnięcia użyjemy takie zaciskarki. Jest to konieczne ze względu na duże siły, które towarzyszą podczas zaciskania takiego konektora na przewodzie miedzianym. Solidność połączenia jest gwarancją solidnego przepływu prądu do Waszego wzmacniacza. Wszystko to zabezpieczymy taką termokurczliwą koszulką, którą też kupicie w wytwórni basu. Zapraszam do sprawdzenia zakładki elektryka, koszulki termokurczliwe. Dalej zobaczymy, co następuje. Mamy tutaj kabelek. Odmierzamy szerokość końcówki oczkowej. Podcinam izolację. Ściągam ją. Ukazuje nam się miedziana część przewodu. Staramy się ją tutaj upilnować, żeby się tak nie rozszerzała, nie rozczapieżała na boki. To nam umożliwi sprawne naciśnięcie konektora oczkowego na przewód. W porządku. Mamy założoną tutaj końcówkę, mamy założone też założoną koszulkę termokurczliwą. W tym momencie nadchodzi moment, gdzie możemy użyć naszej zaciskaczki konektorów. Mamy tutaj założone takie specjalne elementy, które pozwalają na zaciśnięcie konektora 35 mm kwadrat. No i wsuwamy go sobie tutaj. Pompujemy. W wytwórni basu zaciskamy konektory hydraulicznie. Masz tutaj gwarancję dzięki temu solidnego zaciśnięcia konektorów. Nie ma tutaj prawdopodobieństwa, że nie zostanie to zrobione z dostateczną siłą.
teraz należy go troszeczkę obrócić i poprawiamy w celu wysunięcia miejsc, w których powstają jakieś odkształcenia. Poprawienie tego procesu, ponowienie tego procesu niweluje nam różnego rodzaju ślady, które zostają po pierwszym zaciśnięciu. Dzięki temu uzyskujemy solidne zaciśnięcie na przewodzie. Tutaj nie ma prawa się nic obluzować. Jest wszystko tak zaciśnięte, że tam nie jest nic luźne. Solidnie trzyma. Zrobimy sobie kiedyś próbę obciążeniową, powiesimy ileś kilogramów na takim konektorze i zobaczymy, ile kilogramów wytrzyma konektor zaciśnięty w stosunku do konektora zaciśniętego narzędziem ręcznym. Teraz nasuwamy izolację termiczną na końcówkę i dokonamy wulkanizacji tej koszulki termookruszliwej. Po takim grzaniu mamy ładnie zaciśnięty konektor. Końcówka ładnie oblega miejsce. Druga strona trafi tutaj do naszej oprawy bezpiecznika, żeby to mogło się wydarzyć. Musimy najpierw skręcić to, co tutaj jest. Jest to klucz impulsowy. Za duży. Dzięki temu, że wyjęliśmy tą końcówkę tutaj, taką tutajeczkę, mamy w tym momencie duży otwór na gruby kabel. Dlatego, że w tą tulejkę niestety to by nam się nie zmieściło. Jeżeli macie problem z końcówką kabla miedzianego, taki, że ona jest jakby taka krzywo ucięta, możecie tak położyć i sobie ją rozkulać, uciskając w miejscach ugięcia się przewodu. Kształtujecie sobie tak, aby był równy, prosty, żeby nie utrudniał nałożenia konektora oczkowego, bądź też włożenia przewodu do oprawy bezpiecznika, tudzież nawet gniazda już samego wzmacniacza samochodowego. Uginamy przewody do tego stopnia, abyśmy byli usatysfakcjonowani ich kształtem. Następnie możemy odizolować na taką głębokość, na jaką przewód wchodzi w konektor, w oprawę bezpiecznika. Mamy odizolowaną tutaj część kabla. Póki jest właśnie taki cały, wsuwamy go w otwór. Ale jeszcze możemy sobie sprawdzić, czy zmieści się w naszą tutaj oprawkę. No tutaj niestety się tam nie mieści, więc rezygnujemy z tego. Wkładamy i skręcamy. I teraz uwaga. Do skręcania takich rzeczy polecam oprawy rurkowe, które dostaniecie u nas w wytwórni Bosu. Oprawa rurkowa da to, że nakładając ją na przewód, ściśnie się na wiązce kabla miedzianego. Nie będzie wypychał się wtedy spod śruby, która zaczyna ściskać go tutaj w tej oprawie, co też da nam pewniejsze połączenie prądowe między oprawą bezpiecznika a przewodem miedzianym. W tym momencie mogę skręcać, ale to podejrzewam doprowadzi do sytuacji, o której wspomniałem, że kabel się rozpłaszczy i nie wszystkie włókna będą jakby ściśnięte wraz z oprawą. Ja to zrobiłem w tym momencie tak na szybciucha. Podejrzewam, że
później przerobię to i założę faktycznie ten konektor rurkowy, tulejkowy w celu poprawnego podłączenia. Póki co zostawmy to tak. Założymy mu jeszcze jakiś bezpiecznik. Uznałem, że założymy bezpiecznik 150 A. Bezpieczniki ANL kupicie w wytwórni basu w zakładce elektryka, bezpieczniki ANL. Popuszczamy śrubę. Następnie wsuwamy bezpiecznik i przekręcamy go w dół, aż zazębi się jakby z drugą śrubą. Uważamy na podkładki, tak żeby nam się ładnie tutaj poukładało to wszystko i dokręcamy. Zaletą tych bezpieczników ANL jest w porównaniu do bezpieczników AGU to, AGU to, że bezpieczniki ANL dają się dokręcić, powierzchnia przylegania jest dużo większa, co daje też pewniejsze połączenie elektryczne. Tak wygląda przygotowany zestaw do podłączenia systemu w wytwórni basu. Dzisiaj pada deszcz, nie będę wychodził już, ale jak tylko przestanie padać, tak zaraz się za to zabierzemy.